Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moje drogie katoliki, moje drogie dzieci, witam Was bardzo serdecznie na drugiej lekcji naszego elementarza. Tak jak było zapowiadane na poprzednim odcinku, chciałbym dzisiaj dopełnić temat małżeństw. Mówiłem ostatnio o małżeństwach nieważnych, czyli kiedy małżeństwo jest nieważne. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pewnych bardzo specyficznych sytuacjach małżeńskich, w których się małżeństwa mogą znaleźć i co z tym robi Kościół. Zapraszam na drugi odcinek. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek będzie dosyć sprawny, krótki i taki dosyć zwarty, dlatego że mamy do zrobienia trzy dosyć konkretne rzeczy. Chciałbym Wam pokazać trzy sytuacje małżeńskie, w których warto zobaczyć, co Kościół z nimi robi i jak się tam zachować. Pierwsza rzecz. Moi drodzy, może się zdarzyć, że małżeństwo jest tak zwane ważne, ale nieskonsumowane, ważne, ale niedopełnione. I już mówię, o co chodzi. Może być małżeństwo, które spełnia wszelkie warunki do ważności małżeństwa, czyli wszystkie te wstępne punkty zostały sprawdzone, że nie ma żadnych przeszkód, też potem nie wystąpiły te wszystkie inne, co do których można potem mieć wątpliwości, że małżeństwo na przykład nie było zawarte ważnie. Czyli mamy małżeństwo ważne i nie ma jakby mowy o tym, żeby stwierdzać jego nieważność, ale bardzo ważną rzeczą jest, wynikającą z Księgi Rodzaju i z pewnej definicji małżeństwa, którą mówi Pan Bóg, o tym, że mężczyzna i kobieta złączą się jednym ciałem, więc ważną rzeczą jest to, żeby dopełnić małżeństwo również współżyciem. I jeżeli małżeństwo przez miesiące, a czasem lata, nie dopełnia tego małżeństwa współżyciem z różnych powodów, to mogą być powody emocjonalne, to mogą być powody psychiczne, to mogą być powody fizyczne, pewnie co taka historia, tych oczywiście zdarzeń nie jest jakoś bardzo dużo, ale tak się zdarza, to jeżeli małżeństwo nie zostało dopełnione, tak się to nazywa, czyli nie doszło do zjednoczenia mężczyzny i kobiety, to takie małżeństwo można rozwiązać, mimo że zostało ważnie zawarte. I kochani, oczywiście nie chodzi o trudności czy jakieś, nie wiem, niełatwe współżycie, nie. Tylko chodzi o to, że po prostu nie dochodzi w tym małżeństwie do współżycia, że jest to dla nich niemożliwe z jakiegoś powodu. Jeżeli tak jest, to albo obydwie strony mogą się jakby zwrócić o taką dyspensę, w sensie, żeby to małżeństwo rozwiązać, albo jedna strona, nawet jeżeli druga strona nie chce, to jeżeli nie nastąpiło dopełnienie, to jedna strona jednostronnie może wnieść o jakby no, taki wniosek i on zazwyczaj, jeżeli są oczywiście ku temu powody, zostaje uznany. Czyli małżeństwo ważne, ale niedopełnione, bardzo często jest rozwiązywane, jeżeli tak się zdarza. I to jest pierwsza rzecz, o której myślę warto myśleć. Druga, to jest tak zwany przywilej Pawłowy. Przypuszczam, że część z Was może o nim słyszała, część pewnie nie. I myślę, że w ogóle warto to wiedzieć, chociaż przypuszczam, że większości z nas to nie spotka. Dlatego, że przywilej Pawłowy dotyczy osób nieochrzczonych, które się ochrzciły, a które były w związkach małżeńskich, takich no cywilno-świeckich, jakikolwiek tam jakby związkach między sobą. Dlaczego? Bo chodzi o to, że Kościół bardzo szanuje instytucję małżeństwa. I nie tylko szanuje instytucję małżeństwa sakramentalnego, ale również szanuje wszelkie więzy miłości ludzi na przykład niewierzących, ludzi, którzy nie znają Pana Boga, nie myślą o małżeństwo sakramentalnie, ale się kochają. I takie małżeństwo jakby Kościół uznaje tak naprawdę za ważne. W sensie, jeżeli ludzie są ze sobą, są wierni do końca życia, to mimo, że są nieochrzczeni, że nie są w kościele, że nie korzystają z łaski, to małżeństwo ma znaczenie. I teraz, w momencie, kiedy obydwie strony ochrzczą się, to, że tak powiem, na mocy samego chrztu ich małżeństwo tak naprawdę staje się ważne. Czyli to ich wspólne bycie razem jest jakby potwierdzone tym sakramentem chrztu, ale może się zdarzyć, że tylko jedna strona na przykład się nawraca, przyjmuje chrzest i druga strona w związku z tym na przykład nie chce być z tą stroną, która się ochrzciła, albo bardzo jej utrudnia na przykład życie chrześcijańskie. I to jest właśnie przywilej Pawłowy, gdzie Paweł zezwolił, że wtedy taka osoba ochrzczona, nawrócona, która przyjęła chrzest i ten małżonek nie chce z nią być, albo są jakieś powody, że to po prostu nie działa, jakby nie ma możliwości budowania jedności małżeńskiej, to wtedy Paweł zezwalał, żeby ta osoba zostawiła tego małżonka i weszła w nowy związek sakramentalny no, z osobą, którą pozna. To może być osoba wierząca, może być niewierząca, ale jakby wchodzi z nią w konkretny związek małżeński sakramentalny.
To ma też swój taki podpunkt, taki może trochę śmieszno-ciekawy, bo były też oczywiście przypadki, kiedy do kościoła katolickiego wchodzili, w sensie nawracali się ludzie, którzy przychodzili z poligami, czyli przychodzili na przykład z wielożenności, czyli był na przykład facet, który miał kilka żon, albo kobieta, która miała kilku mężów, a to się rzadziej zdarza. Zazwyczaj facet, który miał kilka żon. I wtedy również następowało coś takiego, że papież nakazywał, tak było w historii, wybrać jedną z tych żon, w sensie to, z którą był najbardziej związany i ona zostawała jego żoną po chrzcie. Zasada była też taka, że zasadniczo bierze się pierwszą żonę, z którą się było, czyli tą taką pierwotną, chyba że ten związek z nią nie istniał. Właśnie wtedy można było wybrać drugą żonę i ona się stawała sakramentalną żoną. Kochani, to są takie sytuacje, oczywiście, które prawdopodobnie większości z nas nie dotyczą, ale myślę, że warto wiedzieć, co to jest przywilej Pawłowy, bo to jest coś po prostu z Pisma Świętego, z listu Świętego Pawła i warto wiedzieć, że w Kościele istnieje taka instytucja, że jakby osoba niewierząca, która się chrzci, a była w związku małżeńskim, może wejść w ponowny związek małżeński, bo tamten jakby zostaje stwierdzona jego jakby nieważność, no bo nigdy go nie było sakramentalnie, a chrzest jakby tylko jednostronnie uważnił to, ten związek. Mam nadzieję, że tego nie skomplikowałem, tylko że wiecie, o co chodzi. I kochani, trzecia rzecz, ona jest chyba najważniejsza, w sensie dla nas, dla takiego życia katolickiego. Otóż prawo kanoniczne i Kościół katolicki znają taką instytucję, która się nazywa separacja. I to nie jest, kochani, tylko rzecz świecka, taka, że można, nie wiem, no, załatwić świecką separację, tylko chodzi o normalną, sakramentalną separację. Separacja oczywiście nie rozwiązuje węzła małżeńskiego, czyli nie chodzi o to, że ludzie, którzy weszli w separację, bądź to czasową, bądź nawet do śmierci, że nie są małżonkami. Są. Ale mówi Kościół, że z różnych powodów, na przykład takim powodem jest cudzołóstwo, w sensie zdrada, albo takim powodem jest na przykład niebezpieczeństwo, że ktoś zagraża życiu, jest tam napisane w prawie kanonicznym, cielesnemu bądź duchowemu, czyli nie chodzi tylko o cielesne, żonie bądź mężowi bądź dzieciom, no wtedy taka osoba ma prawo wejść w separację z taką osobą i to jest jakby kościelnie potwierdzone. Wydaje się odpowiedni dekret i ta osoba jakby dekretem kościelnym albo na jakiś czas, albo do końca życia, jeżeli taka jest sytuacja, jakby no nie mieszka, nie żyje z tą osobą, no jest ciągle żoną i mężem tej osoby, to jasne. I Kościół też usilnie zachęca do tego, żeby, jeżeli to możliwe, przebaczyć, żeby otworzyć drogę do powrotu, ale jeżeli to jest niemożliwe, to może istnieć separacja do końca życia. I moi drodzy, bo czasem to są takie sytuacje, dlatego ten odcinek tam tak naprawdę robię, bo chodzi mi o ten trzeci przypadek. Takie sytuacje, gdzie właśnie żony zadają sobie takie pytanie, ale czy ja mogę na przykład zostawić męża, który jest alkoholikiem, który niszczy mnie i moje dzieci. I oczywiście nie w takim sensie mogę, bo znajdę sobie nowego męża, ale tak, masz prawo, a wręcz czasem to jest twój obowiązek, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie, swoim dzieciom, rodzinie i tak dalej. Oczywiście z drugą stronę to działa tak samo, no niestety znacznie częściej tutaj wina jest po stronie mężczyzny. To samo dotyczy zdrady na przykład. Kościół uznaje, że separacja jest możliwa wtedy, kiedy jedna strona zdradziła drugą stronę i ta druga strona nie jest w stanie z tym poradzić, to ma prawo również jakby odmówić wspólnego życia swojemu małżonkowi. Jest ona nadal związana węzłem małżeńskim z tą osobą, ale nie musi z nią prowadzić życia. I kochani, myślę, że warto o tym pomyśleć. Ja, broń Boże, nie dlatego to mówię, żeby teraz zachęcać do jakiejś separacji, nie. Tylko, że to jest również coś, co w Kościele istnieje. Jakby jest również taka ścieżka i taka droga. Bardzo trudna i trochę wręcz tragiczna, ale myślę, że no, jakby warto wiedzieć, że jest taka ścieżka. Moi drodzy, i na koniec jeszcze jedna rzecz taka trochę podsumowująca jakby to wszystko. Wiem, że te dwa odcinki, które zrobiłem, są takie dosyć smutno-katastrofalne, bo one mówią o tym, co w małżeństwie nie wychodzi i jakby co się dzieje, kiedy małżeństwo po prostu jest niedobre, albo nie wyszło, albo w ogóle nie zaistniało, albo jest coś nie tak. Kochani, ja oczywiście zrobię też w tej serii Elementarz, tylko to później, za jakiś czas, kilka odcinków o przygotowaniu do małżeństwa, o kursach przedmałżeńskich, też o potem małżeństwie. Oczywiście nie chcę z tej serii robić serii małżeńskiej, bo to robię też w innych seriach, ale takie podstawowe też pewne rzeczy, drogi, warsztaty, metody pewnego małżeńskiego funkcjonowania jeszcze się pojawią w tej serii. Teraz pójdziemy w takie rzeczy, które myślę są bardzo ważne, jak sakrament spowiedzi, jak sakrament Eucharystii i tak dalej, ale chciałem te dwa odcinki na początek
zrobić, bo wiem, że z tym jest dużo zamieszania, żebyście mieli taką jasność, jak to w kościele wygląda. I kochani, to oczywiście nie jest żadna zachęta do tego, żeby teraz albo sobie powiedzieć, no to nie warto się żenić, bo to w ogóle prawie nikomu nie wychodzi, jest takie trudne, albo może warto, bo jest zawsze taka opcja, że to jakoś unieważnimy. Nie. Chodziło tylko, żebyście znali pewną faktografię małżeńskich perypetii w kościele katolickim. Miłość, kochani, jest oczywiście łaską. Jest czymś, co się dzieje między mężczyzną i kobietą, co wymaga ogromnej ich pracy, a jednocześnie jest łaską od Pana Boga. I tylko tak da się zrobić miłość. Tylko totalnie odpowiedzialny i chcący kochać mężczyzna i totalnie odpowiedzialna i chcąca kochać kobieta, połączeni łaską od Pana Boga, mogą zrobić mistrzostwo świata. Inaczej to rzeczywiście jest strasznie trudne do zrobienia, a wręcz myślę trochę niemożliwe. Ale z Panem Bogiem i przy totalnym zaangażowaniu dwóch stron to jest oczywiście super sprawa. Ale chciałbym, żebyście mieli świadomość tego, jak to wszystko w kościele z tymi nieważnościami i tak dalej wygląda. Kochani, bo oczywiście zadaliście tam pod poprzednim odcinkiem, pod tym pewnie też tak będzie, 1000 różnych pytań. Kochani, ta seria nie będzie od tego, żebym teraz wam rozwikływał każdą waszą sytuację życiową. Ja, broń Boże, nie mówię, że ona nie jest ważna. Z takimi pytaniami proszę się zgłosić do waszych proboszczów albo w każdej kurii diecezjalnej. Jest zazwyczaj specjalny ksiądz, który pracuje w sądzie biskupim. Z nim warto porozmawiać, albo się warto udać do poradni małżeńskiej. Kochani, nie jestem w stanie wam rozwikłać każdego małżeńskiego problemu. Chociaż pewnie bardzo bym chciał, ale trochę na to nie mamy miejsca i takiej możliwości. Tyle jeśli chodzi o te perypetie małżeńskie. Zapraszam na następny odcinek, gdzie pójdziemy w inne sakramenty i myślę w inne bardzo fajne i bardzo ważne rzeczy odnośnie naszego chrześcijańskiego życia. To tyle. No dobrze, moi drodzy. Tyle byłoby w tych dwóch pierwszych odcinkach. Mam nadzieję, że seria jakoś tam po prostu wyruszyła i wystrzeliła i będziemy robić fajne rzeczy w następnych odcinkach. Ja was oczywiście serdecznie pozdrawiam, błogosławię, ściskam i do zobaczenia w jakichś kolejnych filmach. Z Bogiem, pa!